chciałbym dodać dodatkowe pytanie, które nakierunkuje nas jak gdyby na kwestie finansowe. Sztokholm niedawno wycofał się z wyścigu organizowania igrzysk, właśnie tłumacząc to zbyt dużymi kosztami, a społeczeństwo i w ogóle państwo szwedzkie jest nieporównywalnie bogatsze od Polski. No jak to jest, że bogatego państwa nie stać, a nas stać? Sebastian? To znaczy, z tego, co później mówiono, Sztokholm w danej chwili po prostu, po pierwsze, nie było tam do końca woli politycznej, pomimo że w referendum mieszkańcy opowiedzieli się za. Nie było gwarancji właśnie rządowych i tutaj był ten największy problem. I z tego powodu właśnie się głównie Sztokholm wycofało, a po drugie miasto nie powiedziało, że nie będzie kandydowało już igrzysk. Oni chcą tak naprawdę organizować letnie igrzyska i to tak samo zapowiedzieli, że to nie jest ich koniec marzeń o igrzyskach, że będą w najbliższym czasie startować o letnie. Okay.